Dzień dobry, Jacek Pożycki. Jesteśmy dzisiaj z Łukaszem Kocurem, gościem.pl w Pogwizdowie. Tak, w Pogwizdowie. Tu się to wszystko zaczęło. Tu się to wszystko zaczęło. Co się zaczęło konkretnie? Tutaj otworzyłem swój pierwszy interes, mając 23 lata, mając dużo pasji do gastronomii i zaangażowania. Miałem też również takie marzenie, żeby otworzyć własną firmę. Ale zaczynałeś co? Od kelnerowania czy od zmywaka? Nie, no moja pierwsza praca w wieku 18 lat była tutaj na zmywaku, tutaj u nas w tym budynku na zmywaku i od tego się gdzieś zaczęło. Byłem kucharzem, kelnerem. Dopiero praktycznie o całej gastronomii dowiedziałem się, prowadząc już własny lokal, bo mając 23 lata nie miałem już doświadczenia w zarządzaniu ludźmi, w zarządzaniu jakby pieniędzmi, jakby firmie. Tu zdobyłem wszystko, całe swoje jakby doświadczenie, które na dzień dzisiejszy jakby mam. Początki miałem bardzo ciężkie, ponieważ nie miałem ani zbyt dużo pieniędzy na starcie. Ja praktycznie... Jak to? Przecież zbierałeś truskawki wcześniej. Tak, zbierałem truskawki, nie, ale nie da się zarobić na nie, wystarczyło, nie wystarczyło na tyle, żeby móc zarobić. Praktycznie sprzedałem wszystko, co miałem, wziąłem dotację z Urzędu Pracy i tak się to zaczęło. Pracując na początku po 30 dni w miesiącu, praktycznie ja tu w tym lokalu też mieszkałem, bo tutaj... Tak, właśnie siedzisz tam, gdzie tutaj sobie nocowałeś, tak? Tu leżałeś? Nie. Było, można powiedzieć, że tutaj za tą ścianą miałem biuro, gdzie miałem łóżko. No i tu spędzałem cały miesiąc, bo na początku brakowało mi na wszystko i pracowałem z dwoma osobami, które jakby pomagały mi zacząć. Tu podziękowania dla mojej siostry Moniki, bo gdzieś ona mi też na początku pomogła. Dołożyła ci trochę pieniędzy? Nie, wsparła tutaj, pracą tak. I pomysłami rękami. Dobrymi. No i tak się to wszystko zaczęło. Wspomniałeś o Urzędzie Pracy? Tak, dostaliśmy dotację z Urzędu Pracy. To była dotacja zwrotna czy bezzwrotna? Bezzwrotna. Musieliśmy spełnić, utrzymać firmę przez rok i ona była gdzieś też bezwrotna. Ja sobie teraz przypomniałem, skąd też się wziął pomysł na catering, bo pierwszy otworzył się tylko lokal, czyli to był bar na wsi. Tylko z alkoholem najpierw? Tak, tylko z alkoholem. Na początku pojawiła się gdzieś taka kuchnia, ale to jakaś podstawowa karta, ale miałem tak, mój poprzedni szef prowadził obok nas dom weselny i jakby dogadałem się z nim, że on mi wynajmie lokal, ale ja miałem tu zakaz organizacji imprez okolicznościowych w tej okolicy z racji tego, że on prowadził dom weselny i było to gdzieś dla mnie zrozumiałe, że żeby mu nie robić konkurencji. On mi pomógł też zacząć, ale żebyśmy sobie ze sobą nie konkurowali. I szukałem alternatywy długi czas i jakby dlatego wziął się catering. I głównym jakby filarem naszej firmy jest właśnie catering, jakby taka działalność. Mhm. Oprócz Urzędu Pracy to wiem, że też chyba Klub Przedsiębiorcy w Cieszynie w jakimś tam stopniu pomógł. Tak. Tobie. Klub Przedsiębiorcy i pani Ania Kańska-Górniak, która mnie to wszystko wciągnęła i pomogła mi jakby zdobyć pierwszych klientów. Klub Przedsiębiorcy ma jakby na początku naszej mojej drogi ma jakby dwie rzeczy, które były dla mnie ważne. Czyli mam dostęp do bazy danych przedsiębiorców, jakby mogę z nimi rozmawiać, mogę im oferować swoje usługi. Oraz doświadczenie. Doświadczenie tych przedsiębiorców. Mogłem się kogoś poradzić i zapytać, co mam w danej sytuacji zrobić. Także Klub Przedsiębiorcy też był takim kołem zamachowym w rozpoczęciu mojej pracy. Mhm. Wtedy też chyba ważyłeś trochę więcej. Tak jak patrzę sobie na zdjęcia sprzed paru lat i teraz, to co, praca tak powoduje, czy jakiś inny tryb życia, że tracisz? Nie, no jakby przez 10 lat i byłem chudszy niż teraz. Jak zaczynałem, to byłem, miałem tam 80 parę kilo. Na tych truskawkach. Doszłem do 120 kilo. W ostatnim roku, jak zacząłem trening i zacząłem dietę, to miałem 107,5 kilo i od tego czasu zeszło mi z wagi 10 kilo, także... Specjalna dieta, ćwiczenia? Specjalna dieta, ćwiczenia 5 razy w tygodniu na siłowni i to są wycieńczające ćwiczenia. Czasem na siłowni spędzam 2-3 godziny, a dietę mam 3000 kalorii, czyli bardzo dużo. Na początku nie byłem w stanie tego przejeść,
ale teraz już zaczynam być głodny cały czas. Czyli już nie mieszkasz tutaj i oprócz czasu, który poświęcasz na pracę, masz też czas prywatny, z tego wynika, tak? Że już w tym momencie biznes się na tyle rozrósł, że możesz liczyć na kogoś. Tak, znaczy jakby przez kilka lat byłem w takim ciągu i praktycznie wszystko, co w moim życiu się działo, to była tylko praca. Po 30. Przykład pracoholika, tak? Tak, po 30 przewartościowałem swoje trochę życie i jakby dla mnie teraz najważniejsza jest gdzieś stworzenie własnej rodziny i gdzieś szukanie swojego szczęścia i też własne przyjemności. Do tych przyjemności należy morsowanie, proszę Państwa. Ja widziałem ostatnio, tak, że wchodzisz do zimnej wody, jak jest minus 20 i opowiedz o tej przyjemności. Powiem tak, ja sobie zawsze stawiam jakieś cele i właśnie w 2018 było cel spróbować morsowania. Całe szczęście, że gdzieś przy pierwszym razie się potknęłem i wpadłem do tej wody i nie miałem czasu się zastanowić, czy chcę, czy nie chcę, czy woda jest ciepła, czy zimna, ale bardzo mi się to spodobało. Jakby my spotykamy się co niedzielę o 9 rano pod mostem kolejowym w Skoczowie na morsowaniu. Jest nas grupa 20-30 osób mniej więcej co każde morsowanie. Jest też dużo kobiet, także serdecznie Wam wszystkim polecam, bo to jest bardzo zdrowe. Czyli co, odstresowujecie to, czy tak po prostu jest to forma spędzania czasu? Jest to forma spędzania czasu, jest to forma nawiązania nowych relacji z ludźmi. Tydzień temu byliśmy na biegu 4-kilometrowym Mors Masakrator. I dużo takiej dobrej energii nam to dał ten bieg. Myśmy biegli, byliśmy zmęczeni, wchodziliśmy co chwilę do tej wody, ale już przy mecie to była duża taka euforia, że dobiegliśmy, że daliśmy radę. I to mi się gdzieś tam też w tym spodobało. Także polecam wszystkim morsowanie. Co jest najtrudniejsze przy zakładaniu biznesu? Co jest najtrudniejsze przy zakładaniu? Taka niemoc. No, mi było bardzo ciężko, bo jak gdzieś nie wiedziałem od czego zacząć. No, miałem 23 lata, moi znajomi chodzili sobie po imprezach, zakładali rodziny, a ja otworzyłem interes i wszystkiego się uczyłem na swoich błędach. Myślę, że problemem jest brak pieniędzy też, brak doświadczenia. I rynek, który jest okrutny. Każdy błąd potrafi zniszczyć lub zamknąć firmę. A teraz jakim jesteś szefem? Jaki masz styl zarządzania ludźmi? Bo zaraz zrobimy taką sondę tutaj wśród pracowników. Zapraszam. Ciekawe, co pracownicy o mnie powiedzą. Tak, ale ty nie będziesz słuchał. Później to nie, puścimy. Nie będę. Jakby... Bo też byłeś po drugiej stronie, nie? Więc też tak, masz jakieś modele gdzieś tam w głowie, które... Ja się cieszę, że udało mi się przejść w tej firmie i w każdej, jakby w tych firmach, w których wcześniej pracowałem, przez wszystkie stanowiska. Czyli pracowałem i na zmywaku, pracowałem na kuchni, pracowałem jako kelner. W ogóle jakby moje jakby pierwsze miesiące pracy tak wyglądały, że byłem dostawcą towaru, robiłem wszystko w tej firmie i teraz wiem każde stanowisko w firmie, jakie ma problemy, z czym się gdzieś tam borykają i jakby dzięki temu doświadczeniu udało mi się stworzyć zespół ludzi, których mam. Mam naprawdę fajnych fachowców w firmie, oddanych pracowników i troszkę takich wariatów, bo jakby praca w cateringu i w gastronomii, to jest trzeba mieć ze sobą takich zafascynowanych gastronomią wariatów, żeby to wszystko poszło, żeby to wszystko się udało. To, że też potrafią się poświęcić, tak jak ty się poświęciłeś. Zgadza się, bo gastronomia to jest bardzo specyficzna branża. Tu się nie da pracować 8 godzin. Tu trzeba wyłożyć trochę serca na talerz, trzeba pokazać ludziom tą pasję i to dopiero wtedy chwyta. I myślę, że gdzieś u mnie w firmie udało mi się stworzyć taki zespół fajnych ludzi i z tego jestem bardzo dumny. No i dzięki temu na przykład mogę zajrzeć do księgi pamiątkowej. Oczywiście. I tutaj w księdze pamiątkowej mam, z tego co widzę, znane osoby, które po prostu korzystały z twojego, no z tej oferty, tak? W sensie z oferty firmy. Zgadza się. Możesz wymienić jakieś nazwiska, czy raczej nie możesz mówić, kto już gdzieś... Nie no, jakby ja zawsze się cieszę, że organizatorzy, którzy organizują te różne eventy, zgłaszają się do nas. Począwszy, nie wiem, udało mi się obsługiwać pana prezydenta. Którego? Prezydenta Dudę. W czasie pobytu w Cieszynie obsługiwaliśmy Gole z orkiestrą, obsługiwaliśmy masę już kabaretów. Czyli świat polityki, artystów. Tak, ostatnio ministra Gowina żeśmy obsługiwali. Są też różne spektakle, które są organizowane i gdzie jest zamawiany nasz catering.
I bardzo nas to cieszy, bo możemy zobaczyć ich życie z innej strony, zza kulis, bo my praktycznie z nimi spędzamy cały czas od kuchni. Czyli my z nimi rozmawiamy, jakby widzimy, jak pracują, jak wygląda trochę takie życie gdzieś na walizkach, przenosząc się z miejscowości cały czas do miejscowości. I człowiek też łapie przy nich taki dystans. Nigdy bym nie pomyślał, że mi się uda obsługiwać tak znane osoby. A takie największe wyzwanie, nie tylko kulinarne, ale może życiowe? Największe wyzwanie? Ja przed swoją firmą staram się cały czas składać jakieś wyzwania, stawiać. Takim najważniejszym, największym wyzwaniem było otwarcie restauracji pod Brunatnym Jeleniem na potrzeby festiwalu Kina na Granicy. Było to w maju 2018 roku. Ta restauracja już kilka lat wcześniej już nie działała i trzeba było postawić restaurację na nowo. Czyli trzeba było wydrukować karty, trzeba było ją całą posprzątać, trzeba było ją całą naprawić, bo dużo rzeczy gdzieś było zepsutych. Logistycznie bardzo ciężkie przedsięwzięcie, a nam się udało otworzyć ją w tydzień na tydzień, bo tydzień trwał festiwali. Pamiętam, jak siedziałem na sali, jak się festiwal zaczął o 12 godzinie i jak klienci zaczęli przychodzić, kelnerzy przyjęli zamówienie, a kuchnia go wydała i z tego byłem bardzo dumny, bo spełniłem swoje marzenie pod względem otworzenia dobrej restauracji w dobrym miejscu i jakby spełniło mi się to gdzieś te marzenie, chociaż trwało tydzień. A takie wyzwanie pozakulinarne? Ja cały czas żyję gdzieś, dużo mam swoich marzeń, dużo takich celów. I staram się ich co roku gdzieś tam spełniać. No w tym roku z takich moich marzeń to chciałbym wyskoczyć z samolotu w tandemie na przykład. W zeszłym roku zacząłem morsować, zacząłem jeździć na siłownię. Ale nie chcesz połączyć morsowania z samolotem, że wyskakujesz z samolotu do zimnej wody. Znaczy, jeżeli... Jest to taka opcja, tak? Myślę, że też bym się jej podjął. Patrzę jeszcze na czas, widzę, że jeszcze tutaj ta herbata czerwona, że tak to nazwę, jeszcze nam pozwala na zadanie pytania. Jakieś niecodzienne miejsca tutaj jedzenia, tak? Czy niecodzienne miejsca przygotowania? Przygotowania. Mam parę takich, ale myślę, że jedno z takich niespodziewanych miejsc to był tunel lodowy w cieszyńskim browarze. Mieliśmy tam okazję przygotować kolację dla blogerów podróżniczych z całej Polski. Ta kolacja była bardzo elegancka i w połączeniu z surowością takiego tunelu, czyli tym chłodem, tym jakby brukiem, tymi odrapanymi ścianami. Bardzo mi się to podobało, było to coś innego. Tak samo przy romantycznych kolacjach we dwoje, jak mamy taką usługę w firmie w dowolnym miejscu, czy to są deski Teatru Cieszyńskiego, czy to jest wzgórze zamkowe, czy jest to jakaś wieża, że rozkładamy stolik, włączamy muzykę romantyczną, podajemy jedzenie. Jest to coś innego, niespodziewanego. To są chyba takie niecodzienne miejsca. No, my w tym roku na walentynki organizujemy tutaj w lokalu romantyczną kolację we dwoje, ale z zawiązanymi oczami. Jest to kolacja w ciemności, gdzie każdy będzie mógł podziałać na zmysły. Mam nadzieję, że nasze jedzenie też podziała na zmysły. Randka w ciemno. Mam zawiązane oczy, czegoś próbuję, tak? Co to tak. jest? Tak. No ciekawy pomysł. Co tam druga osoba? Zaczynają Państwo od przystawki. Jest to terina z kaczki przekładana taką gruszką korzenną z sosem czekoladowym. Zupka, jest to krem z krewetką. Później jest drugie danie, jest to polędwiczka wieprzowa z dynią, z jarmużem w sosie dyniowym. Nie mówię już nic więcej, bo jestem bardzo głodny i będę musiał zaraz coś zjeść. Ostatnie pytanie, co ty lubisz jeść? Gdybyś miał sobie wybrać jedno jedzenie, które jest twoim ulubionym. Odnośnie teraz mojej diety, to najczęściej teraz jem kaszę z ryżem. A gdybyś mógł sobie pofolgować, gdyby nie było diety? Placki ziemniaczane. Placki ziemniaczane. Zwykłe, tradycyjne placki ziemniaczane ze śmietaną. Mistrzostwo świata. Interesuje mnie życie w kuchni od kuchni. Problemy, trudności, twoje pierwsze kroki, o których się zazwyczaj nie mówi, albo nie chce mówić, albo ludzie nie zdają sobie sprawy z tego. To może zacznę od moich pierwszych kroków, bo jakby jak zaczynałem, to byłem sam w firmie z dwoma pracownikami praktycznie. Musiałem robić. Teraz 22, tak? Tak, zaczynałem od dwóch, skończyłem na 22. Mój dzień zaczynał się o 3 w nocy, gdzie musiałem jechać po towar. Była to giełda w Bielsku, było to później Makro, jakaś hurtownia z kwiatami i jakby praktycznie
musiałem sobie sam towar zapakować na auto, przywieźć go, rozpakować. Zaczynałem później pracę albo na kuchni, albo gdzieś tam w biurze, w zależności co było trzeba przygotować. Do lokalu później przychodziły barmanki, które normalnie pracowały, ale cały dzień gdzieś tu musiałem spędzić. No, praktycznie w tym lokalu miałem gdzieś też swój dom, bo też tu było łóżko, gdzieś tu spałem, gdzieś tu cały czas przebywałem. Trzeba wziąć też pod uwagę, że praca w kuchni jest gdzieś bardzo ciężka, że ci kucharze, którzy pracują, nie da się, żeby pracował na weselu trzech szefów kuchni, pracuje jeden, czyli on pracuje 24 godziny czasem. Jest to praca bardzo, nie więcej. Tak, jest to praca bardzo ciężka. Musimy też wziąć pod uwagę przygotowanie tych wszystkich imprez, cała ta logistyka. To pierwsza impreza, na przykład jak miałeś w sobotę, to kiedy zacząłeś się przygotowywać do pierwszej imprezy? Na przykład ze stresu od wtorku. Teraz jakby ta sama sytuacja jest, jeżeli klient zamawia mi tą imprezę, to jesteśmy ze swoimi pracownikami ją w ciągu godziny zrobić. Jesteśmy w stanie w ciągu godziny wypuścić catering tam na 10, 20, 30 osób, bo już mamy zaplecze, ale na początku, gdy nie miałem tego doświadczenia, gdy nie miałem tej wiedzy, no już ze stresu już się zaczynałem od wtorku przygotowywać i myśleć nad tym. No teraz tak jest, ale przy większych imprezach, czyli mamy na przykład jakieś wesele, to jest załóżmy 100-200 osób, w różnych niecodziennych miejscach, bo my też pracujemy w miejscach, gdzie nie ma kuchni. To też sobie musimy zdać sprawę, że jakby w każdym dowolnym miejscu stwarzamy kuchnię, stwarzamy salę, no i zaczynamy to planować zazwyczaj od poniedziałku, wtorku. Z menedżerką, z szefem kuchni siadamy w biurze, zastanawiamy się, jak to rozgryźć, jak sobie zaplanować weekend, żeby dać radę. Jest to bardzo praca, jakby najważniejsze jest właśnie to całe planowanie. Bo już sam dzień imprezy już jest poukładany i on już się sam toczy. Ale musimy zrobić listy sprzętu, który musimy wziąć. Musimy poukładać pracowników, zaplanować wszystko, kupić towar. No i logistyka towar. Rozdawania potraw, tak? Tak, logistyka, ale, zgadza się, ale też jakby zaplanowanie tego całego towaru, który ma być na dany czas kupiony, przywieziony, z wszystkim musimy zdążyć. I też musimy powiedzieć to, że też nie jesteśmy fabryką. A każdy produkt musi być powtarzalny, czyli ten schabowy, który jest wyprodukowany, musi tak samo smakować z tygodnia na tydzień, bo to jest później też renoma firmy. Przy weselach jest też bardzo, praktycznie przy każdym weselu z 10-15 samochodów jedzie towaru. Musimy wziąć krzesła, musimy wziąć stoły, musimy wziąć obrusy, całą porcelanę, musimy pamiętać o kółkach do stołu, o jakby... Jakby każde... ktoś za dużo zjadł, to krzesło padnie, tak? Tak, tak. Trzeba jakby przemyśleć każdy ruch i też trzeba przemyśleć, czy się nam nie zepsuje samochód. Musimy mieć na tyle tego wszystkiego, żeby być zabezpieczeni, bo my praktycznie tworzymy każdą imprezę w danym miejscu. Nie jesteśmy domem weselnym, gdzie jesteśmy w stanie sobie wazę wyciągnąć z półki, która tam jest. Tylko to musisz wszystko zapakować wcześniej. Tak, i wcześniej przemyśleć. I to jest chyba takie najcięższe w tym wszystkim, że my praktycznie stwarzamy kuchnię, stwarzamy salę, co tydzień w innym miejscu. Ta praca mnie bardzo cieszy i dużo satysfakcji daje, bo cały czas robimy coś innego, nie stoimy w miejscu, ale jest to ciężka praca. I jakby praca kucharza, kelnera jest ciężką pracą, dlatego też trzeba mieć w niej dużo pasji, żeby to kochać. A ty teraz jesteś szefem, który już tylko steruje i sobie z perspektywy biurka zarządza? Czy też bierzesz udział w tym tworzeniu smaku i tworzeniu mebli kuchennych? Nie, jakby staram się być zawsze przy pracownikach i przy każdej danej imprezie. Może mnie nie widać na sali, na danej imprezie, ale jestem przy planowaniu, jestem przy przenoszeniu, czyli praktycznie ja tymi busami jeżdżę, ja to wszystko gdzieś tam rozpakowuję. Jestem zazwyczaj w kuchni, pomagam kucharzom przy wydawce. No i później sprzątam, zwozimy daną imprezę. Kończymy rozmowę, miejmy nadzieję, że może zaczniemy jedzenie, placki są bardzo dobre. Herbata się już zaparzyła, bo czas się skończył, piasek się przesypał. Mam nadzieję, że mój czas jeszcze się nie kończy, tylko czas programu. Kawę dopiję. No bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję za wizytę i zapraszamy częściej. Naszym gościem był Łukasz Kocur. Dziękuję.